The Senate will decide your fate. I am the Senate. Not yet. Hej, hej! Zakończyła się emisja pierwszego sezonu serialu The Mandalorian. Jest to o tyle istotne, że jest to pierwszy live-action serial Star Wars, ale o tym nie muszę wam mówić, bo na pewno to wiecie. No i zastanawiałem się, jak podsumować ten pierwszy sezon Mandalorianina i tak naprawdę nagrałem nawet materiał, który no jest bardzo chaotyczny, bardzo taki przegadany, w sensie rozgadałem się, strasznie długo to zajęło i pomyślałem sobie, że nie będę go puszczał, chociaż może kiedyś jako jakiś podcast albo coś. Natomiast pomyślałem sobie, że najlepszym podsumowaniem, jakim mogę zrobić a propos właśnie pierwszego sezonu Mandalorianina, to jest przedstawienie wam plusów i minusów w formie takiej, jaką znacie już z kanału, którą często stosowałem na kanale. Zatem przed wami plusy i minusy całego sezonu pierwszego The Mandalorian. 5 plusów, 5 minusów. Oczywiście ostrzegam, jeśli ktoś nie widział serialu i boi się spoilerów, no to no, mogą być spoilery, więc uważajcie tutaj bardzo, bardzo. Ale jedziemy już z tym koksem. I zaczniemy od plusa oczywiście, pierwszego, najważniejszego, że no, w zasadzie wielkim plusem jest to, że ten serial powstał. I to, że nie jest to serial, nie wiem, bałem się kiedyś, że Disney może zrobić serial Star Wars typu High School Musical, a tutaj jednak oczywiście no, nie mamy serialu tylko dla dorosłych, no Mandalorian nie jest od 18 lat, ale no nie jest to infantylny, wiecie, serial live action dla dzieciaczków, jakichś przeżyciach młodzików z Akademii Jedi na Coruscant na przykład, tak? High School Musical się kłania. Dostaliśmy fajną, treściwą historię zrobioną przez no, fanów Gwiezdnych Wojen, no bo zarówno Jon Favreau, jak i tam inni twórcy, no to można powiedzieć, że to są fani Gwiezdnych Wojen, więc no to jest gigantyczny i pierwszy plus The Mandalorian. No to skoro był plus, to teraz będzie minus. No bywały słabsze odcinki. Tak niestety mają wszystkie seriale, ale no muszę wymienić to jako wadę, no bo takie mam wrażenie, że serial The Mandalorian, może to dlatego, że tam każdy odcinek, czy prawie każdy odcinek był reżyserowany przez innego reżysera, ale takie mam wrażenie, że momentami ten serial nie mógł się zdecydować, czy on opowiada jedną historię, czy chce być zlepkiem takich niezależnych odcinków historii, takich, nie wiem, no, jak Stargate SG-1 w latach tam 90. czy 2000., tak jak Agenci Tarczy, że no, w zasadzie jest jeden wspólny wątek, ale każdy odcinek jest niezależny. W przypadku Mandalorianina mam takie wrażenie, że no właśnie przez moment się nie mogli zdecydować, czy mamy jedną historię, jakby całą podzieloną na odcinki, czy każdy odcinek jest mniej lub bardziej niezależny. I to niestety widać. I takie mam wrażenie, że to jest tak, że mieli napisaną fabułę jakiegoś tam jednej historii do Mandalorianina, tylko że jak to podzielili i rozpisali na poszczególne odcinki, to stwierdzili, ej ty, z tego wyjdą 4 odcinki, no to trochę siara robić sezon na 4 odcinki, no to dodajmy jeszcze jakieś 4 wypychacze, nie? No i mniej więcej tak to wyszło. No to teraz plus. Czas akcji. Wreszcie dostajemy coś nie w czasach Wojen Klonów, czy tam tuż przed bitwą o Yavin, ale coś po zniszczeniu drugiej Gwiazdy Śmierci. Widzimy naprawdę Imperium w upadku i widzimy coś, co jest bardzo ważne dla losów galaktyki. Że to nie było tak, że prawda, była sobie bitwa o drugą Gwiazdę Śmierci, potem rok później była bitwa nad Jakku i Imperium przestało istnieć, nie? Że tak naprawdę zmiana władzy no jakby mało wpłynęła na takie, wiecie, małe, jakieś odległe planetki, gdzie tam lokalni wataszkowie, czy lokalni, no nie wiem, hersztowie, takie mi się tutaj słowo narzuca, rządzili samodzielnie, prawda? Nie, no okazuje się, że czas powojenny jest no, może tak samo mroczny i tak samo nie najlepszy jak czasy wojny. I myślę, że to jest bardzo istotne stwierdzenie z punktu widzenia takiego, wiecie, świata Gwiezdnych Wojen, obserwacji świata Gwiezdnych Wojen. No to minus teraz. Jako minus niestety, i tutaj was zaskoczę bardzo, bardzo, muszę podać Baby Jodę. Wiem, zaraz mnie zlinczujecie i zrobicie mi z pewnej części ciała druty telegraficzne, ale no mam problem z wiekiem tego Baby Jody. Ja o tym mówiłem wiele razy, no bo skoro dziecko, które wygląda i zachowuje się mniej więcej jakby miało 1,5 roku, tak, znaczy ziemskiego dziecka 1,5 roku, i mamy powiedziane, że ma 50 lat, to znaczy, że Yoda,
ten stary Yoda, którego poznaliśmy w klasycznej trylogii między innymi, to znaczy, skoro ma 900 swoich lat, to ludzkich ma mniej niż 30. Przeliczcie to sobie, skoro mniej więcej tam półtora roczny, czy roczny Yoda, czy tam dwuletni Yoda, wszystko, znaczy mały Yoda, ma 50 lat, no to w takim razie dorosły Yoda, który ma 900 jodzich lat, to tak naprawdę ludzkich ma 30 i to już totalnie mi rozpiernicza ten gatunek. No chyba, że w drugim sezonie albo w kolejnych sezonach Mandalorianina okaże się, że no Baby Yoda to nie jest tak naprawdę z rasy Jody, tak? Albo coś, jakoś inaczej to wyjaśnią. Ale zwróćcie uwagę, że już kwestia tego wieku Baby Jody się nie trzyma kupy, nie? No bo najlepsze w starym Jodzie było to, że on no, ma 900 lat i gdzieś to padło w jakiejś historii z legend, że on mówi, że od 800 lat naucza Jedi. To znaczy, że no, jest naprawdę stary i doświadczony i wie bardzo dużo. No to teraz popatrzcie na Baby Yodę, tak? Baby Yoda wygląda w ten sposób i ma 50 lat, no to jak będzie miał 100, to nie będzie wiele starszy niż w tej chwili w serialu. Czyli nie może zacząć, czy nie mógłby nauczać innych Jedi. No, porąbana jest kwestia tego wieku i tak naprawdę już sam ten fakt trochę rozpiernicza kwestie, czy rozpiernicza informacje o jakby starym Jodzie, czy o rasie Jody, której nie mamy tak dużo. Bałem się, że pokazanie większej liczby przedstawicieli rasy Jody rozwali historię Jody jako takiego. No i niestety to się dzieje w przypadku Baby Jody. No chyba, że tak jak mówię, właśnie to w jakiś sposób naprostują. No i teraz plus, słuchajcie, no jako plus, no to oczywiście też Baby Yoda. Nie? Abstrahując od tego, co powiedziałem przed chwilą, no to jednak Baby Yoda jest przesłodki, jest super. Liczba memów w necie z Baby Yodą jest zatrważająca. Ludzie go pokochali, ja też go pokochałem. I przyznaję się bez bicia, bo jest słodziutki i naprawdę, no myślę, że takiego MacGuffina w serialu to żeśmy się nie spodziewali. I to jest, myślę, bardzo, bardzo ważne. Minus. Kryjówka Mandalorian w podziemiach. No to jest minus. No, znaczy ja rozumiem, że muszą się ukrywać. Imperium na nich polowało, no ale przecież teraz w zasadzie nie ma Imperium. No to czemu się ukrywają? To jest jakieś takie niewyjaśnione. Znaczy ja wiem, że te sceny, które tam są z tą kuźnią, z tym wykuwaniem zbroi z Beskaru, taka jakby trochę magiczna otoczka tego wszystkiego jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. No ale wiecie, no stoją sobie Mando w tej kryjówce, gadają ze sobą, jakby byli w jakiejś knajpie, no i to jest wielce tajna kryjówka. No nikt w małej miejscowości na planecie się nie zorientował, że gdzieś tam w jakieś nie wiadomo jakie drzwi wchodzą Mandalorianie i stamtąd nie wychodzą. No to jest tak grubymi nićmi szyte, że to się po prostu dla mnie nie trzyma kupy. Nie wiem, to nie mogli sobie zbudować jakiejś fortecy gdzieś na odludziu, na jakiejś odległej planecie, jakiejś fortecy nie mogli sobie zbudować. Wiecie, jak, nie wiem, Kaer Morhen od Wiedźminów, tak? No coś takiego. No, ta kryjówka Mandalorian to jest jeden z najsłabszych elementów serialu. No sorry. I teraz plus. Odbijamy piłeczkę. Towarzysze Mandalorianina to plus. Cara Dune, IG-11 i Kill to fajne i niesztampowe postacie. Widać, że w kreację każdego coś włożono. Ktoś się tam postarał, jakiś scenarzysta się postarał, pisząc te postacie, pisząc ich charaktery, no żeby to nie była taka, wiecie, sztampa, że nie wiem, mamy żołnierza ciężkozbrojnego, który strzela z ciężkiego działka, mamy, nie wiem, snajpera i tak dalej, tylko naprawdę ktoś tworząc te postacie się postarał i to jest mega, mega plus. No to teraz minus. Można się doczepić, że sezon miał tylko 8 odcinków, oczywiście. No, znaczy, ja wiem, że czasy, kiedy seriale miały po 20 odcinków, czy nawet 22 odcinki, no to już dawno minęły. To było w czasach bardziej telewizyjnych niż w czasach oglądania seriali przez internet. No ale 8 to jest jednak trochę mało, no kurczę, no 10 to by było fajnie. No i jakby taki podminus, żeby już tutaj nie dzielić tego minusa na 2, no to jest to, że te odcinki były takie nierówne pod względem długości, tak? Bo były odcinki, które miały po 30 minut,
a były też takie, które miały po 45. To jest trochę tak, jakby, nie wiem, no, nikt tam się nie zastanowił, jak tą historię odpowiednio wyważyć, żeby te odcinki miały równą długość. Znaczy, ja nie wiem w sumie, dlaczego mi tak zależy na tej równej długości odcinków, tak? No bo, wiecie, no bo to i tak, jak siadasz do tego oglądania tych odcinków, no to bardzo często, jak już cały serial wyszedł, no to oglądasz po kilka naraz, nie? Natomiast, no, miałem takie wrażenie, że się właśnie niektóre się po prostu kończą, zanim się zaczęły tak naprawdę i to jest, myślę, bardzo duży problem, tak mi się wydaje. I teraz plus, odbijamy piłeczkę. Wreszcie dowiedzieliśmy się czegoś na temat Beskaru, czyli mandaloriańskiej stali. Zobaczyliśmy, jak działa, zobaczyliśmy, że jest naprawdę no, niezniszczalny i że niejednokrotnie ratuje głównego bohatera z opresji, no bo odbija strzały, czy pochłania strzały, tak? Teraz w oficjalnym kanonie możemy zobaczyć, czym jest Beskar, jak działa. Gdzieś tam były oczywiście opisy w legendach tego metalu, natomiast no, możemy go zobaczyć w akcji w Mandalorianinie, w live action i to jest mega plus. No i na koniec, ostatni minus, słuchajcie. Mam wrażenie, że cała historia pierwszego sezonu nie ma jakiejś konkluzji. Owszem, no jakby serial się rozpędził, Mando zdobył przyjaciół, kogoś tam pozabijał, no ale tak naprawdę dopiero w ostatnim odcinku pojawia się jakiś główny zły, który zakładam nakręci nam akcję na kolejny sezon, że walka z nimi, z jego, nie wiem, poplecznikami i przyjaciółmi będzie tak naprawdę czymś, co napędza drugi sezon. On się pojawił w ostatnim odcinku, a przez pierwszy sezon, no to mieliśmy takie, wiecie, skakanie od sasa do lasa. Znaczy, fajnie się to oglądało, pokazało lepiej ten świat Star Wars. Ten świat Star Wars jakby na planetach, na zewnętrznych, na dalekich rubieżach. Natomiast, no, sam serial nas nigdzie nie doprowadził. Cały ten sezon nas nigdzie nie doprowadził. Zobaczyliśmy no tylko, prawda, jak tam Mandalorianin zdobywa kolejne elementy swojej zbroi. Zaczyna, ma tylko beskarowy hełm, potem ma resztę zbroi, a na końcu dostaje jeszcze tam plecak rakietowy, nie? No i oczywiście coraz bardziej się zaprzyjaźnia z Baby Yodą, nie? Natomiast, no, nigdzie nas ten serial nie doprowadził. I to jest, myślę, podstawowy minus. Ten cały sezon stanowił tak naprawdę rozgrzewkę, przynajmniej takie mam wrażenie po 8 odcinku, stanowił rozgrzewkę przed kolejnym sezonem. Nie stanowił tak jakby zamkniętej całości jako serial, nie? Jako sezon serialu. No i to jest, myślę, minus. Generalnie, słuchajcie, zaraz pewnie się pojawią opinie i komentarze, że o, jako znowu marudzi, przecież serial jest świetny. No, takie moje prawo, że sobie mogę trochę pomarudzić. Nie ukrywam, że serial oglądałem z wielką pasją. Udawało mi się oglądać czy włączać odcinki Mandalorianina dosłownie, nawet chwilę dosłownie po ich premierze w internecie, kiedy się pojawiły na Disney+. Także naprawdę bardzo się cieszę, że ten serial powstał. Nie mogę się doczekać, kiedy powstanie kolejny sezon, a przypomnę, że premiera kolejnego sezonu na jesieni już tego roku, 2020 roku, więc no jest na co czekać. I nie mogę się doczekać, ale oczywiście no pewne wady ten serial ma. I mam nadzieję, że je wymieniłem. Pamiętajcie o tym, że komentarze są do waszej dyspozycji. Napiszcie koniecznie, bardzo chętnie to poczytam, co wam się podobało w całym sezonie pierwszym Mandalorianina. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał, żeby dać łapkę w górę pod tym filmem, żeby nacisnąć dzwoneczek również, żeby nie przegapić kolejnych filmików na kanale Biblioteki Osus. Pamiętajcie, żeby się często uśmiechać, uważajcie na siebie i niech moc będzie z wami. Trzymajcie się, pa, pa!